Dla doktora Mieczysława Tylickiego był to dyżur jak każdy inny. Zatrudniony w szpitalu Świętego Rocha w Warszawie na stanowisku lekarza chirurgii z oddaniem ratował życie pacjentów. Gdy na oddział przywieziono mężczyznę z raną postrzałową, natychmiast został wezwany na salę operacyjną. Stan pacjenta był krytyczny. Tylicki był gotowy podjąć się walki o jego życie. Nie spodziewał się, że na stole operacyjnym zobaczy znajomą twarz swojego stryjecznego brata, Tadeusza Tylickiego. Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. 17-letnia Helena Kowalska pracowała w lokalnej cukierni jako kelnerka. Mieszkała wraz z matką, której pomagała się utrzymać. Nie za wiele wiemy o ojcu dziewczyny, ale na pewno był on osobą, która na brak pieniędzy nie mogła narzekać. Nie wiadomo, czy pomiędzy Edwardem Kowalskim a Anną Julią Kowalską doszło do rozłamu w małżeństwie. Para na pewno od wielu lat żyła osobno, jednak wedle prawa wciąż byli małżeństwem, więc prawdopodobnie albo była to nieformalna umowa pomiędzy tą dwójką, albo para zdecydowała się na oficjalną separację, jednak bez rozwodu. Jest to o tyle istotne, że gdyby rzeczywiście małżeństwo Kowalskich zawarło ugodę separacyjną, to wówczas Annie przysługiwałyby alimenty, zarówno na nią jako małżonkę, jak i na Helenę, ich wspólne dziecko. Wbrew pozorom, sytuacja rodzinna Kowalskich jest tutaj szalenie istotna i nie wspominam o tym bez kozery. Nie wiadomo też, czy Edward kiedykolwiek żywił głębsze uczucia do Anny, ale z tego, jaką postawę obrała sama Anna, to było jasne, że z jej strony była to czysta kalkulacja i małżeństwo z rozsądku. Edward był zamożny. Mógł zapewnić żonie oraz dzieciom dostatnie życie. I w istocie tak właśnie było. Anna w latach, w których bieda była chlebem powszednim wielu obywateli II Rzeczpospolitej, woziła się po Warszawie własnym samochodem. Była również właścicielką przestronnego domu. Najpewniej te luksusy częściowo zostały jej odebrane w momencie, gdy zdecydowała się na separację. Prasa podkreślała bowiem, że Anna jest byłą właścicielką domu i samochodu. Byłą, czyli to już nie była jej własność. Nic więc dziwnego, że 17-letnia Helena dokładała się do domowego budżetu. Panie mieszkały w mieszkaniu przy ulicy Furmańskiej 13 w Warszawie. W latach poprzedzających II wojnę światową była to ulica nie ciesząca się dobrą sławą i reputacją. Kamienice przy Furmańskiej były zaniedbane i obdrapane. Z drugiej strony z ulicy Furmańskiej nie było wcale aż tak daleko do ulic reprezentacyjnych naszej stolicy. Ciężko więc powiedzieć, czy w rzeczywistości budynki mieszkalne przy Furmańskiej były zamieszkiwane jedynie przez warstwę uboższą. Według Wikipedii jak najbardziej, ale jak wiemy, Wikipedia nie jest najrzetelniejszym źródłem wiedzy. Na pewno dla Anny, która przywykła do życia wyższej klasy społecznej, a przynajmniej takiej klasy średnio zamożnej, był to upadek społeczny. Chociaż nie dysponujemy zdjęciem Heleny ani z jej czasów młodości, ani też z żadnego późniejszego etapu jej życia, to z opisu wynika, że była to szczupła blondynka o jasnej cerze. Czy była ładna? Nie wiadomo, natomiast dziennikarze twierdzili, że była to kobieta, która niczym się tutaj nie wyróżniała. Całkowicie przeciętna. Kiedy w roku 1933 skończyła 17 lat, poznała starszego o ponad dekadę Edwarda Czerniakowskiego. Jaka była dokładnie różnica wieku pomiędzy Heleną a Edwardem, ciężko tutaj dokładnie sprecyzować.
Jedne dane mówią, że było to 12 lat, inne, że 14. Na pewno była to dość spora różnica. Czarniakowski niemal od razu zakochał się w pięknej, młodej kelnerce pracującej w cukierni tureckiej przy ulicy Marszałkowskiej 103. O aparycji Czarniakowskiego wiemy niezbyt wiele. Ze strzępków informacji wyłania się nam obraz niskiego, chudego mężczyzny o lichym zdrowiu, bez żadnych konkretnych detali. Natomiast to, co wiemy na pewno, to jego pozycja społeczna. A była ona dość wysoka. Czarniakowski pracował jako księgowy w warszawskim Banku Amerykańskim. Niekoniecznie tutaj należał do elity miasta, ale do ubogich również nie należał. Helena przyjmowała jego umizgi ze sporą rezerwą. Mężczyzna kompletnie nie podobał jej się wizualnie, a i jego osobowość jakoś szczególnie jej nie porwała. Czarniakowski zdawał się być bardzo autorytarny i lubił stawiać na swoim. Oczywiście odnosiła się do Edwarda z pełnym szacunkiem, jednak bez zbędnego entuzjazmu. Natomiast jej matka, Anna, wyczuła, że zainteresowanie Czarniakowskiego jej córką można dobrze wykorzystać. Po rozstaniu z mężem sytuacja Kowalskich była ciężka. Teksty źródłowe co prawda nie mówią za wiele o życiu prywatnym Anny Kowalskiej, ale na podstawie dostępnych informacji możemy tutaj przypuszczać, że kobieta nie pracowała. Jako młoda mężatka zajmowała się domem i dzieckiem, bo nie wiem, czy Helena miała jakiekolwiek rodzeństwo, a po rozstaniu z mężem to właśnie nastoletnia Helena pracowała na ich utrzymanie. Oczywiście nie możemy tutaj zakładać, że Anna była leniwa i przyzwyczajona, że wszystko podstawia się jej pod nos. Być może kobieta miała jakieś problemy zdrowotne, o których nie wiemy, a decyzja o rozstaniu wcale nie musiała wyjść z jej strony. Ponieważ naprawdę nie wiemy za wiele na temat wspólnego życia Anny i Edwarda Kowalskich, to tutaj nie możemy wykluczyć, że kobieta nie została po prostu przez męża porzucona. Aczkolwiek ja w to nieco wątpię. Wydaje mi się, że to właśnie Anna była inicjatorką tego rozstania, ale to wy ocenicie sobie na dalszym etapie tej historii. Ciężko tutaj jest określić dokładne podłoże problemu, aczkolwiek osobiście odniosłam wrażenie, że Anna Kowalska była kobietą dość chłodno kalkulującą, co jej się w życiu po prostu opłaca, a co nie. Na pewno kierowała się rozumem, niźli sercem. Ale są to moje własne przemyślenia i oczywiście nie możemy tutaj nikogo osądzać na podstawie kilku linijek subiektywnego tekstu zamieszczonego na łamach międzywojennego dziennika. Nie można natomiast ukrywać, że Anna Kowalska namawiała swoją córkę, by ta pogłębiła swoją zażyłość z Edwardem Czarniakowskim. Ich sytuacja materialna, jak wspomniałam wcześniej, była wówczas dość średnia, a zakochany w Helenie mężczyzna pracował na dobrym stanowisku, a jego pensja była naprawdę przyzwoita. Helena nie była co do tego przekonana. Zupełnie nic do swojego adoratora nie czuła. Ale Anna była nieujęta. Co prawda raczej nie przymuszała Heleny do zamążpójścia, ale próbowała przekonać dziewczynę do swojej racji. Powtarzała, że męża nie trzeba kochać, że trzeba tutaj dobrze wykalkulować, co jej się najbardziej po prostu w życiu opłaca. Przecież po ślubie nie trzeba żyć razem do końca świata. Ona też obecnie nie żyje już z jej ojcem, ale to nie znaczy, że dzięki niemu nie żyła w dostatku przez kilka bądź kilkanaście lat swojego życia. Zapytana zresztą o to, z czego się utrzymuje bądź utrzymywała, odparła, że, dosłownie cytując, była przy mężu. Oczywiście nie było to czymś, co wyróżniałoby się w latach międzywojennych, gdzie kobiety raczej nie pracowały zawodowo, a jeżeli już pracowały, to często kończyły tą pracę po zawarciu związku małżeńskiego. Ale w tej konkretnej sytuacji Anna jasno dawała do zrozumienia, że rodzinę utrzymywał jej mąż Edward. I to chyba na dość dobrej stopie materialnej, skoro Anna posiadała własny samochód.
Być może nawet Anna próbowała tutaj przekonać Helenę, że jeżeli w małżeństwie jej nie wyjdzie, to zawsze może wnieść wniosek separacyjny, a tym samym domagać się od męża alimentów. Anna naprawdę próbowała przekonać Helenę do przybrania tej samej postawy, którą przybrała ona ileś tam lat temu. Helena, wciąż średnio przekonana do tego pomysłu, biła się z myślami. Ostatecznie uległa namowom matki i zgodziła się poślubić Edwarda Czerniakowskiego. Wszystko, o czym wam teraz opowiedziałam, musiało dziać się naprawdę szybko, maksymalnie na przestrzeni kilku miesięcy. Bo kiedy Helena w październiku 1933 roku wychodzi za mąż za Edwarda Czerniakowskiego, nadal jest zaledwie 17-letnią dziewczyną. Czyli od poznania pary do zawarcia związku małżeńskiego zbyt wiele czasu nie upłynęło. I chociaż prawo było wówczas nieco bardziej liberalne niż obecnie, przynajmniej w pewnych kwestiach, to Helena wciąż była osobą niepełnoletnią. Aby związek małżeński został zawarty, potrzeba była pisemna zgoda jej prawnego opiekuna, w tym przypadku matki. W akcie małżeństwa możemy przeczytać, że Anna Kowalska wyraziła zgodę na ślub swojej córki przed ukończeniem przez nią pełnoletności. W tle spróbuję zamieścić wam skan, na którym widzimy złożone w urzędzie podpisy. Oprócz podpisu pary małżeńskiej oraz dwóch świadków widzimy właśnie między innymi podpis Anny Kowalskiej. Ten podpis miał tutaj potwierdzać, że matka była obecna na zaślubinach i nie ma żadnych obiekcji. Po ślubie Helena i Edward Czerniakowscy zamieszkali w mieszkaniu przy ulicy Lipowej 1 w Warszawie. Wraz z nowożeńcami zamieszkała Anna Kowalska, która w teorii miała pomagać parze w prowadzeniu gospodarstwa domowego. To znaczy bardziej pomagać Helenie, bo wiadomo, że Edward pracował zawodowo. W praktyce chodziło chyba jednak o coś innego. Anna, tracąc Helenę, traciła równocześnie swoje źródło utrzymania, bo nawet jeżeli otrzymywała alimenty od swojego byłego męża, to były one niewystarczające, by kobieta mogła samodzielnie się utrzymać. A przecież właśnie po to był ten cały ślub, aby zapewnić sobie stabilizację finansową. Niecałe 5 lat później, 14 stycznia 1938 roku, około godziny 21, przechodnie idący ulicą Ordynacką w Warszawie stali się świadkami niecodziennego wydarzenia. Dwóch eleganckich mężczyzn wszczęło awanturę. Tuż obok nich stała młoda, dobrze ubrana kobieta. Część świadków donosi, że jeden z mężczyzn, zdecydowanie niższy od tego drugiego, ciągnął ją za rękę lub pod rękę. Kobieta stawiała widoczny opór. Wówczas wyższy mężczyzna stanął w jej obronie. Rzucił się na agresora, przyszpilając mniej sprawnego fizycznie rywala do ściany kamienicy przy ulicy Ordynackiej 13. Co dokładnie działo się pomiędzy tą dwójką, a w zasadzie jeśli liczyć też kobietę, no to trójką, to trudno było zauważyć. Cała akcja działa się naprawdę szybko. Wkrótce świadkowie usłyszeli odgłosy 5 strzałów z broni palnej. Jak wspomina jeden ze świadków, niższy mężczyzna strzelał do wyższego. Zarówno liczba oddanych strzałów, jak i zeznanie samego świadka są tutaj szalenie istotne. Mężczyzna, którego dane nie są nam znane, wspomni później jeszcze, że tutaj również dokładny cytat: patrzę, zabity jeszcze stoi, a ten strzela jeszcze. To ja uciekłem. Zeznanie również jest bardzo ważne, więc proszę, żebyście je tutaj zapamiętali. Według świadka trafiony pociskiem mężczyzna odsunął się od strzelającego doń przeciwnika, jednak tamten nadal strzelał. Rannego mężczyznę odwieziono do szpitala imienia Świętego Rocha. Niezwykły zbieg okoliczności sprawił, że 14 stycznia dyżur w szpitalu pełnił Mieczysław Tylicki, który, jak się okazało, był blisko spokrewniony z rannym pacjentem.
W ten sposób szybko ustalono, że postrzelonym mężczyzną jest Tadeusz Tylicki, zatrudniony jako urzędnik dyrekcji poczt i telegrafów. Pomimo natychmiastowej pomocy lekarskiej oraz wykonanym zabiegu chirurgicznym, rannego nie udało się uratować. Zmarł na stole chirurgicznym 2 godziny po przywiezieniu na oddział ratunkowy. Większość źródeł twierdzi, że raną śmiertelną była rana postrzałowa głowy, a mężczyzna zmarł na skutek trwałego uszkodzenia struktur mózgowych. Ale dokładny raport medyczny nie został nigdzie zamieszczony, więc też nie możemy mieć takiej stuprocentowej pewności co do faktycznej przyczyny śmierci. Dane mówią również o postrzale w brzuch, ale biorąc tutaj pod uwagę, że do Tylickiego oddano 5 strzałów, to niewykluczone, że po prostu mężczyzna miał tych obrażeń więcej. Nie każda z tych ran musiała być oczywiście raną śmiertelną. Kiedy lekarze walczyli o życie Tylickiego, do trzymającego broń mężczyzny natychmiast podbiegł patrolujący teren funkcjonariusz policji. Podobno jego reakcja była tak szybka, że z lufy nadal unosił się dym. Zatrzymany nie stawiał oporu. Pozwolił się odwieźć na najbliższy komisariat, choć odmawiał jakichkolwiek zeznań. Dopiero z jego dokumentów udało się dowiedzieć, kim jest zatrzymany. Był to zamieszkały przy ulicy Lipowej Edward Czerniakowski. Co się stało z kobietą w tym czasie? Z tego co wiemy, to zdążyła ona uciec i schowała się w bramie pobliskiego budynku, pobliskiej kamienicy. Miała nawet spotkać wówczas jedną z lokatorek budynku i roztrzęsiona powiedzieć: "Matko, co się dzieje? On strzela." Ten przeskok czasowy zastosowałam specjalnie, ponieważ ta historia znana jest z 2 nieco rozbieżnych punktów widzenia. Aby zaserwować Wam taki pełny obraz sytuacyjny, musiałabym co chwilę skakać z jednej wersji na drugą, co tylko wprowadziłoby niepotrzebny chaos. Kobietą, która była powodem kłótni, była oczywiście 22-letnia Helena Czerniakowska, a postrzelonym mężczyzną 24-letni Tadeusz Tylicki, mieszkający zresztą po sąsiedzku, przy ulicy Lipowej 7. Ta trójka żyła w dziwnym trójkącie miłosnym, który w efekcie zakończył się śmiercią Tadeusza Tylickiego, a którego epilog rozegrał się później na sali sądowej. Co jednak do tego doprowadziło? Helena Czerniakowska odmówiła składania jakichkolwiek wyjaśnień. Nie możemy więc spojrzeć na tę historię jej oczami. Co prawda kobieta oczywiście została przesłuchana, ale to, co powiedziała policji, nie przedostało się do prasy. Wiemy tylko, że, tak jak wspomniałam nieco wcześniej, w momencie strzelaniny schowała się w bramie pobliskiej kamienicy, po czym roztrzęsiona wróciła do swojego mieszkania. Stamtąd zatelefonowała do rodziców Tadeusza Tylickiego, informując ich o tej tragicznej sytuacji. Ale jest to jedyny jej udział w sprawie, choć tak naprawdę to właśnie Helena stała w centrum dramatu. Jest to również jedna z niewielu stuprocentowo potwierdzonych informacji. Więcej od córki miała do powiedzenia Anna Kowalska, matka Heleny oraz teściowa aresztowanego Edwarda Czerniakowskiego. Pozwólcie, że zaprezentuję Wam, jak według niej wyglądały ostatnie lata życia jej córki. Według Anny małżeństwo Heleny i Edwarda już od samego początku było nieudane. Już w pierwszych tygodniach po zawarciu związku małżeńskiego pojawiły się konflikty i niesnaski. Podobno podłożem nieporozumień była przepaść intelektualna pomiędzy małżonkami. Edward miał zarzucać Helenie, że jest mało ambitna, nierozgarnięta i średnio inteligentna, aby wręcz tutaj nie powiedzieć, że po prostu głupia. Helena odpierała te zarzuty, co doprowadzało do licznych awantur. W pewnym momencie Anna też miała już dość wiecznych przytyków swojego zięcia i postanowiła dorzucić swoje 3 grosze. Zapytała wzburzona: "To nie wiedziałeś, co bierzesz?"
Nie wiadomo, jaka była odpowiedź Edwarda, ale fakt jest taki, że skoro do zaślubin doszło już kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu, to mężczyzna mógł do końca nie poznać swojej partnerki. To oczywiście nie usprawiedliwia żadnej ze stron, bo skoro Czerniakowski oświadczył się Helenie, to musiał liczyć się z konsekwencjami. Był to chyba jego świadomy wybór. Wkrótce Anna zauważyła, że jej córka nie jest szczęśliwa. Gołym okiem było widać, że Helena nie kocha swojego męża. Skarżyła się, że Edward jest ordynarny, opryskliwy i agresywny. W tym miejscu zaznaczam, że to, co mówiła kobieta, musiało mieć pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Co prawda Anna mogła nieco podkoloryzować historię na korzyść swojej córki, jednak najbliżsi sąsiedzi Czerniakowskich potwierdzili, że zza zamkniętych drzwi ich mieszkania często słyszano krzyki i podniesione głosy. Zaznaczono, że słowa, jakie padały podczas awantur, były dość siarczyste. Czyli Czerniakowski faktycznie musiał używać w stosunku do swojej małżonki dość obelżywego języka. Bo to jego krzyki słyszano najczęściej. Rzeczywiście więc Edward mógł być mężczyzną ordynarnym i wulgarnym, tak jak powiedziała Anna. Natomiast nie potwierdził się tutaj temat tych kłótni, bo sąsiedzi odnieśli wrażenie, że głównym powodem sporu są pieniądze. Jeden z sąsiadów wyraźnie usłyszał, jak Czerniakowski krzyczy, najprawdopodobniej do żony, choć nie można tutaj wykluczyć, że były to słowa skierowane do teściowej. Nie będę dla ciebie kradł. Obiektywnie rzecz biorąc, to niekoniecznie Czerniakowski musiał być tym złym charakterem. A przynajmniej nie takim stuprocentowo złym. Biorąc pod uwagę zimne podejście Anny Kowalskiej do małżeństwa jej córki, które zostało zawarte przecież głównie z uwagi na kwestię finansową, to niewykluczone, że paniom nie wystarczała pensja, którą Czerniakowski przynosił do domu. Być może Helena, niewykluczone, że podburzona przez matkę, dopominała się o więcej. Ale po raz kolejny są to jedynie spekulacje. Sama Anna nie wspomniała nic na temat sytuacji finansowej swojego zięcia, a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. Z relacji Anny Kowalskiej wiemy również, że bezpośrednim przełożonym Czerniakowskiego był Leonard Tylicki. Mężczyzna często gościł w mieszkaniu zajmowanym przez Edwarda i jego żonę. Czasem nawet przychodził w towarzystwie swojego syna, Tadeusza. Starszy o 2 lata od Heleny Tadeusz był całkowitym przeciwieństwem jej męża. Już tutaj pomijając zbliżony wiek Heleny i Tylickiego juniora, to był to człowiek bardzo spokojny, odpowiedzialny i wyważony. Jeżeli opinia o Czerniakowskim nie była podkoloryzowana, a patrząc tutaj na zeznania sąsiadów, rzeczywiście mógł być to mężczyzna impulsywny, wybuchowy i, jak wspomniałam, dość wulgarny, to stanowił on całkowitą opozycję dla młodego Tylickiego. Nic więc dziwnego, że Helena zaczęła zerkać na swojego sąsiada, a jednocześnie syna przełożonego jej męża. Według Anny Edward był świadomy problemów w małżeństwie. Doskonale zdawał sobie sprawę, że Tadeusza i Helenę zaczyna łączyć coś więcej niż zwykła przyjaźń. Młody Tylicki zaczął częściej zaglądać do ich mieszkania, zarówno wówczas, gdy Edward przebywał w środku, jak i pod jego nieobecność. Ale Kowalska jednocześnie przekonywała, że chociaż pomiędzy młodymi rodziło się tutaj uczucie, co było widać gołym okiem, to dopóki związek jej córki trwał, to żadna bariera fizyczna nie została przekroczona. Relacja opierała się głównie na rozmowach, na wzajemnej wymianie książek, rozmowach o literaturze i wspólnych wyjściach do kina czy kawiarni. Jeżeli do czegokolwiek pomiędzy nimi wówczas doszło, to ewentualnie było to niewinne trzymanie się za ręce. Ale wzajemna sympatia pomiędzy Heleną a Tadeuszem była tak silna, że siłą rzeczy nie dało się jej dłużej ukryć.
Edward prosił żonę, by ta ograniczyła kontakt z młodym kolegą, jednak ta nie słuchała. Dlatego w czerwcu 1936 roku Edward Czerniakowski złożył pozew o separację. Odpowiednie podanie zostało złożone do sądu arcybiskupiego. Obie strony zgodziły się na separację. Adwokat wynajęty przez Helenę Czerniakowską nie mógł powiedzieć zbyt wiele na temat jej życia małżeńskiego, gdyż nie wypytywał swojej klientki o powód separacji, a jej ona nie była zbyt wylewna. Wspomniała jedynie, że nie chce stawiać mężowi żadnych zarzutów. Choć rzeczywiście to on zdecydował o rozstaniu i oskarżał ją tutaj, niesłusznie zresztą, o romans. Ona nie chciała się jednak bawić w orzekanie o winie, chciała po prostu jak najszybciej otrzymać zgodę na separację. Jedyne, o co chciała walczyć, to kwota przysługujących jej od męża alimentów. Zaproponowana przez Czerniakowskiego suma była jej zdaniem niewystarczająca. Zwłaszcza, że zaraziła się od męża gruźlicą i musiała tutaj pokrywać koszty związane z hospitalizacją. O tym, co na temat sprawy miał do powiedzenia adwokat wynajęty przez Czerniakowskiego, opowiem Wam nieco później. Po podjęciu decyzji o separacji, Anna wraz z Heleną wyprowadziła się do rodziny mieszkającej w Otwocku. Według świadków Tadeusz Tylicki systematycznie odwiedzał Helenę. Kobieta zresztą nie wstydziła się tego związku, nie wstydziła się tej relacji. Otwarcie mówiła, że kiedy uzyska separację, a później rozwód, zmieni wyznanie. W ten sposób będzie mogła poślubić Tylickiego. Według Anny jej córka nie kryła się przed nikim ze swoimi planami. Jej zięć również doskonale o nich wiedział. Wspólnie postanowili, że z momentem wyprowadzki to zarówno jej córka, jak i zięć idą swoimi drogami. Ani jedno, ani drugie miało nie wchodzić sobie w paradę. Również właśnie w tej kwestii uczuciowej. Początkowo Czerniakowski był tutaj przychylny planom swojej jeszcze obecnej żony, ponieważ uznawał Tadeusza Tylickiego za mężczyznę wartościowego, który będzie mógł zapewnić Helenie dobre życie. Ale później, gdy poukładał sobie to wszystko w głowie, gdy doszło do niego, że Helena planuje ślub z innym mężczyzną, kiedy oficjalnie wciąż była jego żoną, miał wpaść w autentyczną wściekłość. Przyjeżdżał do Otwocka, wygrażał bronią, a raz nawet miał rzucić w eter, że, tutaj cytat, już ja ci dam wianek, jak go zabiję. Mówiąc wianek, miał tutaj na myśli ślubny welon. Wówczas chyba naprawdę dotarło do niego, że jego związek dobiega końca. Zaczął więc błagać Helenę, by ta do niego wróciła. Obiecywał poprawę. Ostatecznie Helena uległa, choć kwestia, dlaczego to zrobiła, pozostaje dla nas zagadką. Anna nie wiedziała, skąd taka nagła zmiana w zachowaniu Czerniakowskiego. Przecież to właśnie mężczyzna złożył wniosek separacyjny. Dlaczego więc nagle zmienił zdanie? Jednego była pewna. Zięć nie kochał jej córki. Jak sama stwierdziła, taka miłość to nie miłość. Chociaż Helena wróciła do mieszkania przy ulicy Lipowej, to nie przestała spotykać się z Tylickim. Początkowo rzeczywiście kontakt ograniczyła. Czerniakowski był jednak podejrzliwy. Nie wierzył, że jego żona całkowicie przestała widywać się z Tylickim. Wypytywał Helenę o Tadeusza, ale ta dawała mu wykrętne odpowiedzi. Anna kryła córkę. Wiedziała, że gdy Czerniakowski dowie się o spotkaniach Heleny i Tadeusza, znów wpadnie we wściekłość. 14 stycznia, po godzinie 21, jej córka wpadła roztrzęsiona do mieszkania, informując matkę, że Edek zabił tatka. Dla Anny było jasne, że jej zięć działał tutaj wiedziony zazdrością, a swoją zbrodnię musiał planować od dawna. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że wcześniej wygrażał swoje małżonce, a teraz akurat dziwnym zbiegiem okoliczności miał przy sobie broń palną?
historia przedstawiona przez Edwarda Czerniakowskiego wyglądała zgoła inaczej. Według mężczyzny początkowo jego małżeństwo z żoną było naprawdę udane, a on nie miał Helenie nic do zarzucenia. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdy do ich mieszkania po kilku tygodniach wprowadziła się jego teściowa. Anna Kowalska stale podburzała swoją córkę i nastawiała ją przeciwko niemu. Doprowadzało to do kłótni i awantur. Twierdził, że niemal do samego końca nie był świadomy relacji, jaka narodziła się pomiędzy Tadeuszem Tylickim a jego żoną. Nigdy nie zapraszał 24-latka na wspólne spotkania. Ich znajomość była bardzo powierzchowna. Jeżeli już tak się zdarzyło, że Tadeusz gościł w jego mieszkaniu, to tylko dlatego, że przychodził ze swoim ojcem, Leonardem Tylickim. On nie miał powodu, by podejrzewać żonę o zdradę małżeńską. I tutaj przechodzimy do złożonego przez Czerniakowskiego wniosku separacyjnego oraz do zeznań wynajętego przez mężczyznę mecenasa. Tutaj też nie możemy zarzucić Czerniakowskiemu nieszczerości, bowiem mecenas potwierdził, że początkowo jego klient nie wspomniał nic na temat zdrady małżeńskiej. Jako powód separacji podał stałe niesnaski rodzinne wynikające z nadmiernej ingerencji teściowej w związek z jej córką. Dopiero kilka miesięcy później wspomniał, że podejrzewa swoją małżonkę o romans z Tadeuszem Tylickim. To też jest tutaj dość istotne. Wniosek separacyjny złożono w czerwcu 1936 roku. A więc te pierwsze podejrzenia Czerniakowskiego musiały pojawić się pod koniec tego samego roku. Choć początkowo Czerniakowski wnosił o to, by za osobę odpowiedzialną za rozpad małżeństwa uznać jego żonę, ostatecznie zgodził się na rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron. Wyznaczono termin pierwszej rozprawy. Jeżeli dobrze pamiętam, to był to listopad 1936 roku. Jednak ani on, ani Helena nie pojawili się w sądzie. Czerniakowski twierdził, że zrobił to z całkowitą premedytacją. Wciąż miał nadzieję, że jego związek da się uratować. Dlatego właśnie intencjonalnie nie zjawił się na rozprawie. Dlaczego Helena również nie przyszła? Nie wiadomo. Według Edwarda ona również nie chciała kończyć ich relacji. I to właśnie z jej strony wyszła propozycja, by naprawić ich małżeństwo. Czerniakowski zgodził się przyjąć ją pod swój dach pod warunkiem, że już nigdy więcej nie spotka się z Tylickim. Helena przyrzekła, że zakończy tę znajomość. Istotne jest to, że Edward twierdził, że na tym etapie wciąż nie był świadom romansu Heleny i Tadeusza. Podejrzewał, że jest to jedynie przelotny flirt, nic więcej. O jej planach matrymonialnych z Tylickim nie wiedział. Gdyby doszły do niego takie informacje, nigdy nie zdecydowałby się na reanimację tego małżeństwa. Jednak bezgranicznie ufał żonie. Helena miała odgrywać przed nim scenki, w których żaliła się swojej matce, że nie rozumie, dlaczego ludzie rozsiewają na jej temat tak okropne plotki. Przekonywała, że zapewne nieprzychylni jej ludzie próbują doprowadzić do rozpadu jej małżeństwa. Bo oczywiście tutaj szeptano po kątach, że młodą Czerniakowską widuje się w towarzystwie jej starszego o 2 lata sąsiada. Ale Edward wierzył żonie. Dopiero gdy przed paroma tygodniami do drzwi jego mieszkania zapukał Leonard Tylicki, zaczął bardziej podejrzliwie patrzeć w kierunku żony. Jego szef bez ogródek zapytał, czy Edward zdaje sobie sprawę z tego, że jego żona bałamuci mu syna. Czerniakowski miał być wówczas autentycznie zszokowany. Co prawda od dawna miał pewne podejrzenia, których starał się do siebie nie dopuszczać, ale teraz miał potwierdzenie. Relacja pomiędzy Heleną a Tadeuszem mogła być czymś więcej niż przelotnym, niewinnym flirtem.
Tutaj dysponujemy potwierdzeniem ze strony Leonarda Tylickiego, który jasno powiedział, że wszyscy w rodzinie byli świadomi tego, jaka zażyłość łączy jego syna z żoną Czerniakowskiego. Doprowadziło to do rozłamu w ich rodzinie. Tylicki senior starał się wyperswadować synowi te relacje. Tłumaczył, że tak nie wypada, że Helena jest związana węzłem małżeńskim z innym mężczyzną i że nie może wchodzić jako osoba trzecia pomiędzy relację małżeńską. Do Tadeusza jednak nic nie docierało. Twierdził, że jest dorosłym mężczyzną, potrafi o sobie decydować, a miłość nie wybiera. Różnice zdań były tak ogromne, że Leonard zdecydował się zerwać kontakty z synem do momentu, aż ten oprzytomnieje. O całą sytuację obwiniał oczywiście Helenę, widocznie zapominając tutaj, że do tanga trzeba dwojga. Niestety nie wiemy, kiedy wspomniana sytuacja miała miejsce, ponieważ nie zostało to wyszczególnione na żadnym etapie. A może i zostało, ale prasa ten wątek po prostu pominęła. Nie dysponujemy więc żadnymi niepodważalnymi dowodami mogącymi świadczyć o tym, jak bardzo świadomy był Edward Czerniakowski. Co prawda w 1937 roku, jeszcze przed powrotem Heleny do domu, mężczyzna napisał list do Tadeusza Tylickiego. W tym liście dopytywał się, dlaczego mężczyzna miesza w jego małżeństwie. Ale treść listu jeszcze o niczym nie świadczy. Mężczyzna w żadnym zdaniu nie wspomniał nic na temat romansu Heleny z Tadeuszem. Był jedynie rozżalony, że młody Tylicki spotyka się z jego małżonką, a to przecież nie przystoi i może zostać źle odebrane. Nie jest to żaden dowód, który wskazywałby, że Czerniakowski wiedział, że ta zażyłość pomiędzy Heleną a Tadeuszem jest na dość wysokim etapie. Czerniakowski zapierał się również, że nigdy nie groził ani swojej żonie, ani teściowej, ani tym bardziej Tylickiemu. Owszem, 14 stycznia wyszedł z domu w poszukiwaniu małżonki. Jednak jak twierdził, zrobił to tylko dlatego, że się o nią bał. Helena od kilku dni żaliła się na silne bóle głowy. Kiedy wyszła do apteki po leki przeciwbólowe i nie wracała przez kilka kolejnych godzin, zaczął się martwić, że kobiecie coś się stało. Z drugiej strony ta informacja też może być nieco naciągana, ponieważ współpracownicy Czerniakowskiego potwierdzili, że 14 stycznia wyszedł z pracy o godzinie 20:30. Nie mógł więc wiedzieć, gdzie poszła Helena, chyba że dowiedziałby się tego od swojej teściowej. A skoro teściowa kryła córkę, to raczej nie wspomniałaby mu, że Helena wyszła już kilka godzin temu do apteki. Najprawdopodobniej po prostu Czerniakowski wrócił do domu, nie zastał swojej małżonki, a mając podejrzenia, że jego żona romansuje tutaj z Tadeuszem Tylickim, zaczął jej szukać. Ale według jego wersji był po prostu zaniepokojony i biegał po okolicy w poszukiwaniu małżonki, która mogła przecież zemdleć gdzieś na ulicy. Gdy zobaczył Helenę idącą pod ręką z Tylickim, poczuł, jak ogarnia go złość. Napotkał spojrzenie Heleny oraz jej towarzysza. Jednak ta dwójka postanowiła udawać, że go nie widzi. Ale on nie zamierzał odpuszczać. Doprowadził do konfrontacji. Starał się być przy tym na tyle dyskretny, na ile mógł. Chwycił Helenę za rękę i zapytał Tadeusza, co robi z jego żoną. W odpowiedzi usłyszał, że mężczyzna nie musi mu się z niczego tłumaczyć. Widząc, że dalsza dyskusja nie ma sensu, zaczął ciągnąć Helenę do domu, szepcząc jej jednocześnie do ucha, że nie spodziewał się, że kiedykolwiek narazi go na taką kompromitację. W pewnej chwili poczuł ostre szarpnięcie za tył płaszcza. Tylicki chwycił go za gardło, przyciskając do ściany pobliskiego budynku. Czerniakowski poczuł się zagrożony. Tylicki był od niego wyższy i sporo młodszy. Wiedział, że w tym starciu nie ma żadnych szans. Dlatego wyciągnął rewolwer i strzelił w kierunku Tadeusza Tylickiego. Przekonywał, że działał w obronie własnej.
Broń palną miał przy sobie tylko dlatego, że jako pracownik banku był odpowiedzialny za transport pieniędzy, zwłaszcza, że był przecież tutaj księgowym. W razie napadu musiał więc dysponować bronią, aby móc się obronić. Teraz, gdy mamy już przedstawione dwie wersje wydarzeń, musimy sobie rozważyć, która ze stron była bliżej prawdy. Bo jestem w 100% przekonana, że zarówno Anna Kowalska, jak i Edward Czerniakowski nieco tutaj mijali się z prawdą. Podczas aresztowania Edward Czerniakowski miał rzucić do funkcjonariusza pewnym niezbyt przyjemnym tekstem. Pełen agresji rzucił, że w końcu skończył z tym łobuzem, który teraz nie będzie mógł maltretować ani jego, ani jego żony. Według osób obierających stronę Heleny, po pierwsze był to dowód na to, że mężczyzna działał z pełną świadomością i premedytacją, a po drugie musiał jednak wiedzieć o romansie, skoro sam tutaj zasugerował, że Tylicki ingerował w jego małżeństwo. Edward, zapytany o tę sytuację, stwierdził, że niczego takiego nie pamięta. Był wówczas w tak silnych emocjach, że nie ma pojęcia, co wtedy mówił. Zeznania złożone przez świadków zdarzenia były zarówno pozytywne dla Heleny i Tylickiego, jak i Czerniakowskiego. I już wam tłumaczę dlaczego. Świadkowie podkreślają, że Tylicki zaatakował pierwszy. Ale była to odpowiedź na agresję Czerniakowskiego. Mężczyzna ciągnął swoją żonę za rękę, chociaż kobieta stawiała mu widoczny opór. Ewidentnie nie chciała z nim nigdzie iść. Owszem, Tylicki chwycił Czerniakowskiego za gardło, ale nie dlatego, że chciał go udusić. Chciał go po prostu unieruchomić. Przyszpilając go do ściany w taki sposób, mężczyzna nie mógł mu uciec. Zapewne, broniąc tutaj honoru Heleny, chciał uderzyć mężczyznę, o czym świadczyła jego uniesiona ręka z zaciśniętą pięścią, którą zamachnął się w kierunku Czerniakowskiego. Ale zagrożenia życia tu raczej żadnego nie było. Z drugiej strony świadkowie potwierdzają, że pierwszy strzał został oddany w powietrze. Nie wiadomo, czy miał to być strzał ostrzegawczy, czy Czerniakowski pociągnął za cyngiel przypadkowo. Ale nawet jeżeli strzał miał na celu odstraszyć napastnika, to nie zadziałał tak, jak powinien. Tylicki nie zamierzał puszczać Czerniakowskiego. Dlatego ten posłał w jego kierunku 4 kolejne strzały. Świadkowie nie dosłyszeli dokładnie, o co panowie się kłócili. Do ich uszu dolatywały jedynie strzępki awantury. Na pewno Czerniakowski rzucił w kierunku Tylickiego hasło: po co nam psujesz życie? Co tutaj potwierdza, że powodem kłótni było zainteresowanie Tylickiego Czerniakowską. Chyba zresztą, jak widać, wzajemne. Sąd miał trudny orzech do zgryzienia. Z jednej strony wiele zeznań i dowodów świadczyło o tym, że Czerniakowski rzeczywiście zabił Tylickiego w samoobronie. Świadkowie potwierdzili, że to ten drugi jako pierwszy zaatakował. Z drugiej strony ten atak też nie był na tyle groźny, by zaatakowany mężczyzna musiał sięgać po broń. Ale tutaj znowu trzeba pamiętać, że Czerniakowski działał pod wpływem silnych emocji i niekoniecznie mógł zdawać sobie sprawę z tego, co robi. Przyłapał swoją żonę z innym mężczyzną, został nagle zaatakowany, mógł czuć się po prostu zagrożony, nie wiedział, co zrobi Tylicki. Cała gra toczyła się o to, by zdecydować, czy Edward Czerniakowski działał z premedytacją, czy jego atak nastąpił w wyniku obrony koniecznej. Ostatecznie, w opinii sądu, Edward Czerniakowski przekroczył granicę obrony koniecznej, ale nie działał z intencją zabójstwa. To znaczy, jak się do kogoś strzela 4-krotnie, to chyba ma się świadomość, że strzały mogą być śmiertelne, ale pewnie się tutaj w ogóle nie znam. Sąd uznał, że cała sytuacja miała bardzo wrażliwe tło. Dlatego Edward Czerniakowski w chwili napaści mógł nie myśleć racjonalnie. Atak Tylickiego uznał za realne zagrożenie jego życia i zdrowia.
Edward Czerniakowski został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres lat 5. Co interesujące, choć zarówno ojciec zamordowanego, jak i jego brat, nie wiem tutaj jednak, czy tym razem ten brat stryjeczny, czy rodzony, podkreślali na sali rozpraw, że nie popierali oni decyzji Tadeusza. Nie podobała im się jego relacja z zamężną kobietą. Nie przeszkodziło to jednak żadnemu z nich w złożeniu wniosku o odszkodowanie za straty moralne poniesione w wyniku śmierci swojego krewnego. Nie wiemy, o jaką sumę konkretnie chodziło, ale rzeczywiście sąd uznał, że rodzinie należy się zadośćuczynienie i nakazał Czerniakowskiemu wypłatę odszkodowania. Ale jak mówię, jaka to była kwota, to niestety albo stety nie wiemy. Ta historia była o tyle ciekawa, że nie było w niej konkretnego czarnego charakteru. Chyba, że za taki uznamy Annę Kowalską, ale to już zależy od osobistych przemyśleń. Zarówno Helena, Tadeusz, jak i Edward mieli swoje za uszami, tego nie można ukryć. Ale jednocześnie, patrząc obiektywnie, możemy zrozumieć ich postępowanie. Helena, za namową matki, zgodziła się tutaj poślubić mężczyznę, do którego zupełnie nic nie czuła. A pamiętajmy, że była wówczas naprawdę młodą, niedoświadczoną kobietą. Można nawet powiedzieć, że jeszcze nastolatką. Nic dziwnego, że nie była w tym związku szczęśliwa, a serce zabiło jej mocniej do innego mężczyzny. Ponosiła winę za swoje postępowanie. Ale raczej była to wina pośrednia. Gdyby nie namowy Anny, nigdy nie poślubiłaby Czerniakowskiego. To samo tyczy się tutaj Tadeusza Tylickiego. Niby romansowanie z zamężną kobietą nie jest zbyt etyczne. Ale z drugiej strony Helena nie ukrywała, że jej związek istnieje tylko na papierze, a ona żadnych głębszych uczuć względem Czerniakowskiego nie żywi. Nie wiadomo, czy do zdrady małżeńskiej doszło, ale nawet jeżeli tak było, to cały proces tutaj przebiegał prawidłowo. To znaczy na tyle prawidłowo, na ile mógł. Bo Czerniakowscy złożyli wniosek o separację i prawdopodobnie wszystko zakończyłoby się szczęśliwie. Helena poślubiłaby Tylickiego i być może byłby to związek udany, być może nie. Ale na pewno nie doszłoby tutaj do tej sytuacji z ulicy Ordynackiej. W realizacji tego planu przeszkodziła próba reanimacji związku Edwarda i Heleny. Najbardziej mieszane uczucia, prócz Anny Kowalskiej rzecz jasna, mam względem Edwarda Czerniakowskiego. Średnio kupuję jego wersję o obronie koniecznej. I oczywiście nie chodzi mi tutaj, że działał z intencją zabójstwa, że szedł z intencją zabójstwa, ale gdy wyciągnął już tę broń, to gdyby działał w obronie własnej, strzeliłby raz, a nie 5. Świadkowie podkreślają, że Czerniakowski strzelał do Tylickiego już po tym, gdy ranny mężczyzna zwolnił swój uścisk i odszedł kilka kroków w tył. Z drugiej strony też można tutaj zrozumieć, że jednak działał pod presją. Buzowała w nim adrenalina. Został zaatakowany przez dużo wyższego i silniejszego mężczyznę, a chwilę wcześniej przyłapał swoją żonę, jak ta spaceruje pod rękę z innym mężczyzną, zresztą tym samym, którego właśnie zaatakował. Zapewne wszystkie negatywne emocje, takie jak złość, zazdrość i strach, wymieszały się ze sobą, czego efekt był, jaki był. Nierozwiązana jest również kwestia broni. Czerniakowski twierdził, że z uwagi na wykonywany zawód stale nosił ją przy sobie. Z drugiej strony był już przecież po pracy. Niby można się tutaj kłócić, ale ja jestem skłonna uwierzyć, że rzeczywiście Czerniakowski miał tę broń przy sobie z uwagi na charakter swojej pracy, zwłaszcza, że wyszedł przecież z domu po tym, jak wrócił z pracy i nie szukał żony z zamiarem morderstwa. Dalsze losy Czerniakowskich nie są znane. Nie udało mi się odnaleźć żadnych informacji ani na temat Heleny, ani na temat Edwarda, ani nawet na temat samej Anny Kowalskiej.
Wiemy jedynie, że Tadeusz Tylicki został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie, ale jego nagrobek chyba już nie istnieje. Przynajmniej według wyszukiwarki dostępnej w internecie. Nie wiem też, czy małżeństwo Czerniakowskich przetrwało, ale podejrzewam, że jednak nie. Na tym kończymy dzisiejszą historię. Mam nadzieję, że była ona dla Was ciekawa. Jeśli tak w istocie było, to proszę pozostawcie po sobie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co Wy sądzicie o tej historii, która ze stron wydaje Wam się bardziej prawdomówna. A jeżeli chcecie mi podziękować w jeszcze bardziej specjalny sposób, to oczywiście możecie postawić mi wirtualną kawę. Link do portalu, gdzie możecie to zrobić, znajdziecie w opisie. Jednocześnie wykorzystując ten moment, dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się na taką formę wsparcia. Jest mi naprawdę ogromnie miło. Z mojej strony to tyle i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.